Przystępujemy do realizacji piątego punktu. Przedłożenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu damaszowskiego w 2012 roku. Przedłożona radnym informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zamieszczona została również na stronie internetowej oraz na płycie CD. To jest wszystko do wykorzystania w każdej chwili. Szanowni Państwo, kierujmy pytania, uwagi jakieś do Pani Dyrektor Ulrych, odnosząc się do przedłużonego materiału i nie tylko, gdyż problematyka ta jest bezpośrednio związana z ochroną zdrowia mieszkańców, niekorzystnym wpływem szkodliwych lub uciążliwych czynników środowiskowych, jak również zapobieganiu chorób, a także na kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Bardzo proszę Panią Dyrektor tutaj do mikrofonu i kto z Państwa radnych ma pytania do Pani Dyrektor, proszę uprzejmie. Pan Mariusz Węgrzynowski. Panie Dyrektor, na początku powiem, że ta informacja jest bardzo dobrze przygotowana. Jest dużo szczegółów takich istotnych, które odpowiadają na większość pytań, które sobie stawiamy w ciągu roku. Natomiast tutaj chciałem zapytać o dwie takie kwestie. Na stronie 5 i na stronie 7 mamy dane dotyczące wzrostu liczby zachorowań na choroby zakaźne. I tutaj jest takie porównanie, w zasadzie w roku 2012 ta liczba zachorowań wzrosła o ponad 505, czyli nawiązując do roku 2011, no jest to wzrost kilkudziesięcioprocentowy. Chciałbym zapytać, z czego to wynika. I drugi taki wskaźnik to jest kwestia również zachorowań na gruźlicę, czyli zwiększająca się liczba osób, które zachorowały na gruźlicę. Gdyby mogła Pani po prostu powiedzieć rzeczywiście, z czego tutaj wynikają te dwie sytuacje. Przede wszystkim wzrosła liczba zachorowań w stosunku do roku 2011, jeśli chodzi o zachorowania na ospę wieczną, na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo mieliśmy aż 38 przypadków. I to głównie w gminie Żelechlinek. Nie znamy etiologii, dlaczego tak się stało. Jest to było wirusowe zapalenie. Słychać mnie dobrze? A także wzrosła zachorowalność na kopruszcz, czyli na krztusiec. Jeśli chodzi o ospę wieczną, myślę, że w przyszłości nie będziemy już mieli takich zwiększonej ilości zachorowań, bo zaczynają się już dzieci, nawet dorośli, szczepić przeciwko tej chorobie. Jest to choroba, która może cyklicznie występować. Przy czym, mówię, nie było jakichś takich groźnych zachorowań. Muszę spojrzeć tutaj do tej tabeli. Więc widzimy, że właśnie ta ospa wieczna no podskoczyła nam wobec w stosunku do poprzedniego roku. Ale jest to normalne, bo widzimy, jeżeli mamy tutaj dane statystyczne od wielu, wielu lat, to nawet w 2007 roku porównywalna liczba zachorowań. Przede wszystkim należy się szczepić. I w zeszłym roku były dzieci szczepione z grup ryzyka właśnie przeciwko zachorowaniu na ospę wieczną. Zatrucie salmonellą w 2011 36, 43 w zeszłym roku. Jest to naprawdę niewielka liczba osób, które zachorowały. To były pojedyncze przypadki. Nie było zatruć zbiorowych. To się zdarza. Jeśli chodzi o gruźlicę, no z gruźlicą jest problem, ponieważ mamy wzrost zachorowań. W ogóle województwo łódzkie znajduje się wśród trzech województw w Polsce z największą zapadalnością na tę chorobę. I powiat tomaszowski plasuje się jak gdyby w środku z tym współczynnikiem zapadalności czy zachorowalności w 2001 na poziomie 19,18. Ale najwięcej zachorowań w województwie łódzkim
jest w powiecie radomszczańskim, bo tam ten współczynnik zachorowalności wynosi aż 68,29. No, jest wzrost zachorowań na tę chorobę. No i taka jest, no, prawda. Musimy przeciwdziałać temu i robimy, co możemy. W każdym razie utrzymuje się to tak na takim poziomie, no, jednakowym w stosunku do lat ubiegłych. Mniej więcej. Kto z Państwa radnych? Pytania? Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję. I przystępujemy do realizacji szóstego, a mianowicie przedłożenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego terenu powiatu tomaszowskiego w 2012 roku. I bardzo proszę komendanta powiatowej policji, pana podinspektora Mirosława Domańskiego, który to przedstawi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ponieważ dzisiejsza sesja akurat obfituje w różnego rodzaju sprawozdania i informacje, wszystkie te sprawozdania i informacje dostaliśmy w ustawowym czasie, tak. Z wszystkimi się zapoznaliśmy. Ja powiem, jeśli chodzi o sprawozdania i informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa, tutaj przygotowane przez pana komendanta, nawet no, w kolorowych folderach, pięknie przedstawiona. Ja, panie przewodniczący, bym sugerowała, żebyśmy w stosunku do tych wszystkich sprawozdań, informacji podjęli taki tryb, jak w stosunku do informacji przedstawionej przez panią dyrektor Sanepidu, bo naprawdę z wszystkimi tymi tematami się już zapoznaliśmy, przejrzeliśmy. Jeżeli będą, mamy pytania, to po prostu my je w tej chwili zadamy, no chyba że już przejrzeliśmy te materiały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja oczywiście dostosuję się do potrzeb szanownych Państwa radnych. Tak jak Pan Przewodniczący zaznaczył, jestem przygotowany na każdą opcję, jak w naszej służbie. Jeśli Państwo sobie życzą, możemy przygotować i przedstawić skróconą wersję multimedialną. Natomiast rzeczywiście macie Państwo bardzo szeroki opis sprawozdania, wzbogacony o tą właśnie wersję, w formie wydruków kolorowych, co pani radna słusznie zauważyła. I jeśli państwo sobie tego życzycie, to ja oczywiście udzielę wszelkiej odpowiedzi na zadawane pytania, przez co przyspieszymy przebieg dzisiejszej sesji. Kto z państwa radnych ma już przygotowane pytanie do pana komendanta? Tradycyjnie pierwszy pan Mariusz Węgrzynowski, proszę bardzo. Panie komendancie, mam tutaj w sumie jedno pytanie o taki wskaźnik dotyczący kradzieży cudzej rzeczy. Tutaj mamy wzrost na poziomie 32% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast skuteczność w rozumie wykrywania jest na poziomie 25%. Gdyby mógł pan coś bliżej na ten temat powiedzieć. Szanowni Państwo, tak rzeczywiście są to kategorie przestępstw, które są szczególnie uciążliwe dla naszego społeczeństwa. Kradzieże cudzej rzeczy, skuteczność 25%, wzrost w stosunku do ubiegłego roku w liczbach bezwzględnych ponad 150 czynów, w tym 13 nieletnich. Od razu powiem, że podobnie jest przy kradzieżach z włamaniem, też tutaj skuteczność 27,3%. Nieznaczny spadek w stosunku do roku ubiegłego i podobny spadek, duży spadek w stosunku do 2010 roku. Szanowni Państwo, kradzież cudzej rzeczy to kategoria przestępstwa, która ma bardzo szerokie pojęcie, bo jest to przestępstwo takie, kiedy na przykład w tramwaju zginie komuś portfel z dokumentami i wartość skradzionych rzeczy może być albo żadna, albo niewielka, bo na przykład 10 zł, 15, może 200. Jeżeli to, co mogłoby się kwalifikować w kategoriach wykroczenia, czyli wszystko to, co poniżej 250 zł, byśmy kwalifikowali w kategoriach wykroczenia, jeżeli w tym portfelu znajdzie się dowód osobisty, to z urzędu kwalifikujemy to jako przestępstwo. I takich kradzieży, jakbyśmy chcieli zrobić szczegółową analizę z podziałem
na kieszonkowe kradzieże, na kradzieże właśnie tego typu, jak mówiłem, z obiektów niechronionych. To są kradzieże, szanowni państwo, sklepowe również, gdzie nie zawsze ci sprawcy są ujawniani. W większości właśnie z obiektów niechronionych, to będziemy mieli pełny obraz tutaj tej przestępczości. To są drobne kradzieże najczęściej, nie przekraczające 1000 zł. Gdybyśmy chcieli, tak mówię, dokonać analizy w zakresie wartości, to okazałoby się, że równie niewielka ilość tych kradzieży w stosunku do tej wykazanej mieści się w granicach między 1000 a 5000 zł. Natomiast przede wszystkim większa ilość tej kradzieży to do 1000 zł, część od 1000 do 5000 i powyżej 5000 nieznaczna ilość, bo będą tu również uwzględniane na przykład kradzieże mieszkaniowe, które nie będą kwalifikowane jako kradzieże z włamaniem, inne kradzieże z innych obiektów niechronionych. Na przykład kradzież rowerów sprzed sklepu wartości 300 czy 400 zł. Oczywiście jest problem z wykrywaniem tego rodzaju przestępstw, bo jak państwo widzicie, przede wszystkim tutaj ani nie pomoże monitoring, ani często nie ma współpracy ze społeczeństwem. Są to trudne przestępstwa, aczkolwiek również wykrywane. Co czwarte przestępstwo w tym przypadku jest wykrywane i chcę powiedzieć, że ta średnia nie odbiega od średniej ani krajowej, ani wojewódzkiej, bo we wszystkich tych kategoriach w większości te średnie są wyższe niż w innych powiatach i wyższe niż średnia wojewódzka. Z Państwa radnych jeszcze ma pytanie do Pana Komendanta? Nie ma pytań, dziękuję. Nie ma pytań, dziękuję bardzo. Dacie?